Cześć, witam Was w kolejnej części analiza projektowa kryptowaluty, w której to zajmiemy się projektem Matic Network. Także zapraszam Was do oglądania. Na początek zajrzymy sobie, co o tym projekcie powie nam CoinPaprika pod względem interesujących nas czynności programistycznych. Kilka słów wstępu. Projekt ten jest to na chwilę obecną token bazujący na blockchainie Ethereum, tak jak to jest to napisane w kilku słowach. Rozwiązuje on problem skalowalności i szybkości przetwarzania transakcji w tej sieci poprzez implementację tak zwanych side channeli, czyli pewnych czynności, które będą prowadzone poza głównym blockchainem sieci Ethereum na oddzielnych kanałach, a następnie wynik ich będzie zwracany do sieci Ethereum i będzie w ten sposób mógł być dalej przetwarzany. Według założeń twórców tego projektu, ich implementacja bazująca, co też ciekawe, na frameworku Plasma, którego autorem jest m.in. Vitalik Buterin, czyli osoba odpowiedzialna i twórca blockchaina Ethereum. Według ich założeń nawet 2 do 16 transakcji na blok, czyli to jest bardzo dużo. Taka właśnie ma być możliwość przetwarzania, jeśli chodzi o Matic Network, realizowana, tak jak tutaj widzimy na tym logo, na tej grafice, na sidechainie. Projekt na chwilę obecną jest w trakcie realizacji, czyli powinniśmy tutaj widzieć dużą aktywność programistów związanych z tym projektem. Zaraz przekonam się, jak to wygląda. Zakładka Code Progress na portalu CoinPaprika niestety niewiele nam mówi z tego względu, iż autorzy serwisu CoinPaprika nie podlinkowali konkretnego projektu realizowanego przez tą organizację. Podlinkowali natomiast całą organizację, czyli to, co teraz widzimy na ekranie. Dlatego przeanalizujemy sobie tutaj ten projekt poza CoinPapriką. Po pierwsze, tak, widzimy, że projekt na portalu GitHub jest zweryfikowany przez organizację odpowiedzialną za Matic Network, czyli mamy pewność, że organizacja, firma bądź instytucja, która stoi za adresem, za stroną internetową matic.network, jest również w posiadaniu tej podstrony na GitHubie Matic Network. Tutaj kilka ciekawych projektów. Jeszcze co tutaj jest niezwykle interesujące, to autorzy tego projektu chwalą się też swoją aktywnością na portalu GitHub. Na chwilę obecną widzimy to, że mają tam 45 repozytoriów, z czego 27 aż jest prywatnych, a 18 jest publicznych. Czyli widzimy, że jeszcze nie wszystko zostało tutaj przez autorów opublikowane i dane do wglądu całej społeczności. Wróćmy sobie do portalu GitHub. Najbardziej interesujące nas projekty pod względem analizy tego, co dzieje się tutaj, to z pewnością jest Matic.js, czyli biblioteka napisana w języku JavaScript, kierowana dla programistów, która umożliwia im właśnie komunikowanie się z siecią Matic. Drugi ciekawy projekt to Ethereum Dagger, czyli prosta biblioteka, która pozwala nam odbierać komunikaty pobierane metodą push z Ethereum blockchaina. Do tego jeszcze wrócę na pewno. Tutaj też mamy nawet przykładową realizację połączenia się z blockchainem za pomocą tej właśnie biblioteki Matic.js. Także przejrzyjmy sobie tą bibliotekę jako najbardziej interesującą pod tym względem, co dzieje się w projekcie. Jest na pewno projekt kierowany w pierwszym etapie do programistów, gdyż to oni będą musieli implementować te wszystkie ciekawe projekty, które będą możliwe w realizacji, bazując na sieci Ethereum i z wykorzystaniem tego projektu. Mowa tutaj o na przykład zdecentralizowanych giełdach czy wszelkiego rodzaju grach, bo do tego typu projektów
ten produkt, ta sieć Matic właśnie jest przeznaczona, gdyż to są tego typu projekty, które wymagają bardzo dużo zapisów ciągłych na blockchainie. Z tego względu też będą one kierowane na tak zwany boczny tor, side channel. Tam realizowane wszystkie potrzebne obliczenia i kierowane do głównej sieci, do głównego blockchaina. Tutaj widzimy aktywność deweloperów. Nawet na dniach coś się dzieje, także nie ma tutaj odpoczynku i bardzo dobrze, bo tak jak wcześniej zauważyliśmy, jest to projekt, który cały czas, nad którym prace cały czas trwają. Przykładowe zastosowanie tej biblioteki pozwalające na pobranie konkretnego transferu bądź tokena, transakcji z sieci, przerzucenie jej do sieci Matic, zwrócenie jej do kanału Ethereum i tak dalej. Opis, jak to działa. Przykładowy testnet, na którym programiści mogą testować te rozwiązania. Opis Application Protocol Interface kierujący do już konkretnych funkcji udostępnianych przez tą bibliotekę. Także wszystko to, co tak naprawdę tego typu biblioteka przeznaczona programiście powinna oferować, według mnie jest tutaj zapewnione. Zakładka Issues. Niewiele, na razie tylko 3. Też stosunkowo niedużo, bo jedynie 6 zamkniętych. Pull Request. Tutaj mamy dużo zamkniętych, 38. Dwie otwarte, z czego jedna gotowa do wdrożenia, jedna jeszcze wymagany jest review, wymagana jest weryfikacja. Wikipedia, czy zakładka Wiki. Zakładka Wiki nie funkcjonuje na tym projekcie. Security też nie jest prowadzone. Niestety tutaj odnośnie tego projektu nie mamy informacji, w jaki sposób należy zgłaszać autorom potencjalne błędy lub podatności znalezione w tym projekcie. Tutaj autorzy na jednym z wpisów na portalu medium.com piszą, że program Bug Bounty jest planowany dla tego projektu. Prawdopodobnie będzie to na znanym nam już portalu HackerOne. Jednak na chwilę obecną nie zostało to jeszcze uruchomione. Wracamy do Matic Network na GitHubie. Zakładka Insights. Tutaj proces deweloperski w poprzednim tygodniu nie jest powalający, jedynie 5 commitów. Przejrzymy to za miesiąc. Tutaj już też się dzieje. Niestety też bierzmy pod uwagę to, że jest to jeden z niewielu podprojektów tej organizacji, który został otwarto źródłowy. Także pewnie dużo z czynności dzieje się na chwilę obecną jeszcze prywatnych repozytoriach, do których nie mamy względu. Tutaj na jedną ciekawą rzecz warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o tego typu projekty. To będzie zakładka Dependency Graph i ta podzakładka Dependents. Mam tutaj 13 repozytoriów i to jest ta sama liczba, która od niedawna na GitHubie pojawiła się w tej lokalizacji, czyli Used By. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Ponieważ jest to biblioteka pisana w języku JavaScript, przeznaczona do połączenia się z siecią Matic Network z obecnie funkcjonujących aplikacji webowych, gdyż język JavaScript jest głównie wykorzystywany do tworzenia aplikacji webowych. Także im więcej będziemy mieć tutaj projektów, które wykorzystują ten projekt, tym to będzie świadczyło o większej adaptacji tego projektu wśród programistów. Na chwilę obecną widzimy, że 13 osób zdecydowało się wykorzystać tę bibliotekę, o której mówimy, czy właśnie Matic.js, w swoich projektach, w swoich aplikacjach. Według mnie tych projektów tutaj w tej zakładce powinno być jak najwięcej i jeśli im będzie ich tym więcej, tym projekt będzie bardziej popularny wśród programistów. CryptoMiso. Na CryptoMiso niestety też tego projektu nie mamy.
Także nie możemy sobie zobaczyć zobrazowania tego, co tam konkretnie się dzieje, ale wrócimy jeszcze na stronę główną projektu, gdyż warto tutaj zwrócić uwagę na projekt Dagger, który służy nam do pobierania real-time, czyli w czasie rzeczywistych, zdarzeń z sieci Ethereum. To jest bardzo ciekawe, gdyż możemy wiedzieć, co dzieje się w sieci Ethereum, nie będąc jednocześnie, nie tworząc programu jednocześnie bezpośrednio w tej sieci, czyli nie tworzyć jakiegoś tam DAPS-a, czyli zdecentralizowanej aplikacji, lub nie tworzyć smart kontraktu. Natomiast jeśli gdy na przykład dany smart kontrakt w tej sieci Ethereum zostanie zawiązany lub spełniony, to wtedy ta biblioteka umożliwi nam otrzymanie powiadomienia czegoś takiego. Jest to analogiczne na przykład do YouTube'a, kiedy subskrybujemy jakiś kanał i autor tego kanału doda nowy content na tą platformę. W tym momencie taka informacja pojawia nam się na stronie głównej naszego dashboardu na YouTubie. I tak samo tutaj ta biblioteka Dagger będzie pozwalała na to, że w momencie, kiedy w sieci Ethereum zajdzie konkretne zdarzenie, które nas interesuje, ona wyśle nam informację i będziemy mogli ją dalej przetwarzać. Także na pewno jest to projekt, na który również należy zwracać uwagę, taki side project sieci Matic, ale według mnie bardzo istotny. Tutaj oczywiście integracje z serwisem Zapier, jak i z serwisem If This Then That, czyli prosta algorytmizacja konkretnych serwisów. W paru zdaniach, do czego to będzie można wykorzystać. Na przykład będziemy mogli dostać wiadomość e-mail na naszą skrzynkę w momencie, kiedy jakiś kontrakt w sieci Ethereum zostanie spełniony. Takie powiadomienie możemy dostać również na Slacka, na nasz kanał, na Discord. Informacja o tym może być wpisana do komórki Excelowej i tak dalej, i tak dalej. Także to jest zdecydowanie coś, co obecnie w świecie krypto jest potrzebne, gdyż łączy to świat projektów krypto z obecnie funkcjonującymi projektami. Na tę chwilę, jeśli chodzi o projekt Matic Network, to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam do ich zadawania w postaci komentarza lub przesłania ich na podany tutaj adres. Dziękuję, cześć.